Siemaneczko, witajcie na kanale Ryba się chlapie. Dzisiaj przeokrutnie wieje, dlatego będę się streszczał z tym. Dzień dobry, jestem nad wodą. Dzisiaj łowię inaczej, nie spinninguję, tylko łowię na spławik. Będę łowił klenie, taką mam nadzieję. Szykuje się mega dzień. Mam fajne jedzonko, patelenkę sobie zrobię nad wodą, bo już się nie mogę doczekać tak naprawdę wiosny i takiego trochę biwakowego tematu. Więc czuję, że dzisiaj będzie fajna przygoda. Inaczej niż zawsze, czyli nie na spinning, a na spławik. Dlaczego? Trochę mi się nie chce łowić na ten spinning, przyznam szczerze. Na szczupaki bym pojechał, ale nie wolno. Na bolenia też bym skoczył, też nie wolno. Więc chcę dużą rybę i dlatego się nastawiam na klenia. Uklejki już były, dzisiaj klenie. Zobaczcie, to dobra oznaka. Znaczy, że wiosna blisko. Będą klenie brały. Jak takie robaczki hulają nad wodą, to klenie będą brały. Holuję bardzo dużego chlenia. Nie mam ręki. Jest ładny. Jest największy chyba dotychczasowy. Oj, jest ładny. Oj, jest ładny. Oj, jest krótka. Oj, jest krótka. Oj, ledwo to się, ledwo to się wie. Uwa! Jest! Jest! Ale piękny, największy w moim życiu. Ale piękny klen. Ja! Chodź tu. Ale jest bydla. Ledwo to się dzieje. Ledwo to się dzieje. Już wypięty. Wow. Jeszcze puszczam. Jeszcze puszczam. Już. Spokojnie. Ale z kluską. Zobaczcie. Ale z kluską. Nie wiem ile ma. Go tak przyłożę. O Jezu, żeby. Lepiecki. Piękne. Nie mam miarki. Ale to jest zdecydowanie moja życiówka, szkoda, że nie znam jej wymiaru. Jest przepiękny. Do wody. Wody. No. Ale to była jazda. Naprawdę. Nie wiem jak to się nagrało, bo wszystko krzywe, wszystko się wali. Jak to przy życiówkach. Ale... no powiem wam, że trochę pochodzę za tymi kleniami. Myślę, że dopóki do sezonu szczupakowego wszystkie klenie moje. Powiem wam tak, jest dzisiaj diabelnie zimno. Już mi tak łapy przemarzły. Idę się na trochę ogrzeć, zrobić chwilę przerwy, dać odpocząć miejscówce i wymyślę tylko, czy jadę dalej, czy próbuję tutaj złowić, może będzie druga ryba. Więc jak na razie odpoczynek i ciepełko. Schowałem się za lasem i trochę tu cieplej. Muszę przyznać, że dzisiaj nie jest zimno, tylko jest wiecznie, niesamowicie wieje. A jednocześnie mam tu taką fajną prostkę. Teraz wam ją pokażę i sobie będę ją nęcił. Zrobię sobie jedzonko. Mam dzisiaj pyszną jajecznicę na boczku z pomidorkami. Tak sobie wymyśliłem, że właśnie taki już chciałbym trochę piknik. Widać, że tu śnieg jeszcze leży, ale strasznie za tym tęsknię, więc tak sobie postanowiłem zrobić taką jajecznicę w plenerze. No i tu sobie będę donęcał. Zrobię sobie jedzonko i akurat jak się zanęci, to siądzie ryba. Przeogromna, ja wam mówię. Ja już to czuję w kościach. No, będzie naprawdę dużo. Dobra, biorę się do roboty.
akurat mi do jedzenia słonko wyszło. Jest elegancko. Ja sobie tu kuleczkę zapodaję. O! I liczę, że dzisiaj będzie jeszcze jeden. Nęcę dzisiaj chlebem tostowym i na haku też mam chleb tostowy. I jak widać, działa. O, jest pięknie. Ja sobie jem przepyszną jajeczniczkę. Później robię kuleczkę. Kleniki też już sobie jedzą. To jest to, co lubię. Ponieważ po ostatniej wyprawie w Śnieżyce moja wędka, balonka, którą kupiłem, nowa, się rozpadła, szczytówka strzeliła i oddałem ją na reklamację, no ale musiałem czymś łowić, więc w weekend byłem na targach ręgodzieła i tak się złożyło, że mieli takiego kongera, najprostszy kij, 4-metrowy, straszny klot, że to takie sztywny opór, ale za 30 zł go kupiłem, więc jestem w sumie zadowolony. Znaczy przynajmniej mam czym łowić, o tak. A jak odbiorę tamtą, która już jest trochę lepsza, jest 5-metrowa, brakuje mi tutaj tego metra, no to to dam mojemu synowi. Niech sobie łowi chłopak, niech się uczy na niej. Jak połamie, to za 3 dychy nie będzie płaczył. A do tego dorzuciłem chiński kołowrotek Cast King w rozmiarze 3000. A jak do takiego łowienia w zupełności wystarczy. Mam rybę, tylko mi żyłka przeszła przez drzewo. Tylko ja tam nie dojdę. Kurde. Była taka akcja, ryba wzięła, poszła w krzaki, żyłka się przeszła przez gałąź wiszącą nad wodę, no i ryba została w zaczepie, no niestety urwałem. Nic na to nie poradzę. No i co ja mam z nią zrobić? 2 metry, ja tu nie wejdę do wody, nie ma szans, zobaczcie. Ona tu pływa. Biedna się męczy. Ładny klej taki, 30 parę. A tu zawisła. Udało mi się, straciłem ją wędką. Niestety z haczykiem popłynęła. Ale wierzę, że haczyka to się pozbędzie. No nic więcej nie mogłem zrobić, niestety. Kurde, szkoda. Mniejsza rybka. Ale 2 klejniki, elegancko. No szkoda, nigdy nie lubię tam palicho ten zestaw, nie lubię że ryb tak zostawiać. Dobrze, że nie wisi już na tym drzewie, że sobie gdzieś popłynęła. Myślę, że sobie z haczykiem poradzi, że ten zestaw zgubi gdzieś. W wodzie na pewno będzie jej łatwiej. Dobra, wracam, bo tak, wszystko pogubiłem po drodze. Gdzieś aparat rzuciłem w trzcinę. Tu zaraz wam pokażę, a się przedzierałem przez bobrowisko. Nie wiem, czy mam wracać tą samą drogą, ale chyba tak, bo nie widzę tu innej opcji. O, przez takie coś tu jest rzeka, a tu sobie bobry takie wejście w bagno zrobiły. Przez to muszę przeleźć jakoś, a tu jest woda. Do jajec, no. Ej, ślisko, dym. Dobra. O, dobra. Jest mój podbierak, jest aparat. Przechodzę na aparat. No, ładnie się udało.
ładne przygody z tymi kleniami. Fajnie, podoba mi się, naprawdę mi się to podoba. Plan taki, spadam do domu. I będę jutro na pewno na tych kleniach. Nie wiem, czy nagram z tego film, ale dziś było bardzo fajnie i zamierzam to powtórzyć. Oczywiście nie rezygnuję ze spinningu, ale trochę czekam na szczupaki. Więc się chwilę wstrzymam, połowie klenie, jak mi to tak fajnie idzie. Znaczy fajnie idzie. Pierwszy raz łowiłem, ale pierwszy raz jest życiówka. Różne małe rzeczki potestuję, bo to fajna zabawa. Oj, zmachałem się, przepraszam, że tak sapię i dymię, ale po prostu była szybka akcja, tylko zobaczyłem, że ten kleń tam wisi cały czas, to poleciałem, rzuciłem wszystko i poleciałem go ratować. Najważniejsze, że się udało. Dzięki, że oglądaliście. Jak też mieliście takie przygody z kleniami albo z innymi rybami, że wam zawisły, to dajcie znać w komentarzu. I widzimy się w następnym odcinku. Siema.